Dzień dobry Państwu. Witam oglądających nas internautów na kolejnym wykładzie z cyklu Bliżej Nauki z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzisiejszy wykład będzie zatytułowany Prawo Benforda, jak nie oszukać amerykańskiego urzędu podatkowego. Ten intrygujący temat omówi pan doktor habilitowany Leszek Hadasz. Jest on adiunktem w Zakładzie Teorii Pola w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego kariera naukowa związana jest głównie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Wiedzę i umiejętności zdobywał także w trakcie badań prowadzonych na State University of New York w Stony Brook, Uniwersytecie Paris w Orsay i Uniwersytecie w Bonn jako stypendysta Fundacji Humboldta. Jego zainteresowanie naukowe mieszczą się w obszarze fizyki matematycznej. Interesuje go zrozumienie różnorodnych własności dwuwymiarowych powierzchni i roli w fizyce. Ze szczególnym naciskiem na władającą tym światem niezwykle bogatą symetrię. W pracy na uniwersytecie jest propagatorem wysokiej jakości nauczania, a prywatnie biegaczem, amatorem, miłośnikiem maratonów. Zanim oddam głos, pragnę zaznaczyć, że oglądający nas internauci mogą zadawać pytania na czacie, na które po zakończeniu wykładzie pan doktor odpowie. Ponadto zapowiadam tradycyjny mini konkurs dla oglądających internautów. Otóż po zakończeniu wykładu pan Hadasz zada państwu pytanie. Osoba, która pierwsza prześle poprawną odpowiedź na to pytanie, na podany e-mail otrzyma książkę, która zostanie wysłana do niej przez nasze biuro promocji. A teraz już zapraszam pana doktora Hadasza do wygłoszenia wykładu. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, to duża przyjemność, ale także duże wyzwanie dla mnie. Z jednej strony potencjalne audytorium jest duże, zróżnicowane, dlatego będę chciał mówić w sposób zrozumiały, ale także mam nadzieję interesujący i mam nadzieję, że mi się to uda. Niech państwo trzymają za mnie kciuki. Proszę państwa, chciałbym, żeby państwo teraz przez chwilę wyobrazili sobie, że troszeczkę cofamy się w czasie. Jest rok 1881, jesteśmy w Kanadzie, w bibliotece. Jest z nami też Simon Newcomb, który przegląda tablice logarytmiczne. Okazuje się, co zaobserwował, a ma dobry wzrok, więc zapewne nie jest to kwestia złego oświetlenia w sali, że różne strony tych tablic logarytmicznych wyglądają inaczej. Te pierwsze są znacznie bardziej przybrudzone i widać na nich ślady zużycia. Te kolejne, które zawierają dalsze cyfry 1, 2, 3 i tak dalej, są coraz czystsze. Newcomb dochodzi do wniosku, że najwyraźniej używający tych tablic naukowcy, a są wśród nich i matematycy, i fizycy, i biologowie, i socjolodzy, z jakiegoś powodu znacznie częściej używają tych liczb, które zaczynają się od cyfry 1, częściej niż tych, które zaczynają się od cyfry 2, tych częściej niż tych, które zaczynają się od cyfry 3 i tak dalej. Chciałbym państwu też, żeby jakoś być troszkę bardziej konkretnym, przybliżyć, dlaczego dawniej używano tablic logarytmicznych, a podstawowy powód jest taki, że liczby łatwiej jest dodawać niż mnożyć. Mam nadzieję, że państwo jeszcze pamiętają ze szkoły definicję logarytmu, ale ponieważ mam takie ciągoty do bycia także matematykiem, więc trudno mi mówić o rzeczach, których najpierw nie zdefiniuję. Więc chciałbym przypomnieć, że logarytm zdefiniowany jest przez pewną równość. Logarytm przy podstawie a z liczby b, to co widzimy teraz jako lewą stronę równości, równy jest liczbie c wtedy, kiedy liczba a podniesiona do potęgi b równa jest liczbie c. To proszę państwa najłatwiej oczywiście jest zrozumieć na przykładach. Weźmy sobie 16, którą zapiszemy jako czterokrotnie wymnożona przez siebie dwójkę, czyli 2 do potęgi czwartej. I z tego, co wcześniej sobie powiedzieliśmy o logarytmach, oznacza to, że logarytm przy podstawie 2 z 16 równy jest 4. Ponieważ dwójkę czterokrotnie musimy wymnożyć przez samą siebie, żeby dostać 16. Inny przykład, proszę państwa, jeśli weźmiemy 8, to możemy ją zapisać jako 2 do potęgi trzeciej. Samą zaś dwójkę możemy zapisać jako pierwiastek z 4. Innymi słowy, 8 może być zapisana jako 4 podniesione do potęgi 3 drugiej.
czyli do potęgi trzeciej jest pierwiastkowana. A to znaczy, że logarytm przy podstawie 4 z 8 jest równy 3 druga. Wreszcie możemy także logarytmować liczby, które są mniejsze od jedynki. I takim przykładem, który dla Państwa tutaj napisałem, to jest pytanie, ile wynosi logarytm przy podstawie 10 z liczby 1/100. No 1/100 to 10 podniesiona do potęgi minus drugiej. W takim razie logarytm przy podstawie 10 z 1/100, a ponieważ najczęściej będę używał tutaj logarytmów przy podstawie 10, więc nie będę tej podstawy oznaczał w tej sytuacji, jeśli będę pisał po prostu logarytm, bez znaczka na dole, oznacza to logarytm przy podstawie 10 i logarytm przy podstawie 10 z 1/100 wynosi minus 2. Obliczając ten logarytm pytamy, do jakiej potęgi musimy podnieść 10, żeby uzyskać liczbę, która nas interesuje. I samo obliczanie logarytmów nie jest jakby dla nas najważniejsze. Najważniejsze są takie własności funkcji logarytm, dwie. Takie, że logarytm iloczynu dwóch liczb równy jest sumie logarytmów, i że możemy w łatwy sposób przeliczać logarytmy przy jednej podstawie na logarytmy przy innej podstawie, mnożąc jedne przez stałą wielkość. Proszę Państwa, no jak teraz w czasach przed kalkulatorami korzystano z tablic tych logarytmicznych? Powiedzmy, że chcemy wymnożyć przez siebie dwie liczby. Te jeszcze nie są jakieś takie straszne, ale już operacja mnożenia byłaby tutaj czasochłonna i łatwo moglibyśmy się pomylić. Mając do czynienia tablice, mając do dyspozycji tablice logarytmiczne, możemy odczytać z nich, ile wynosi logarytm pierwszej z tych liczb, odczytać, ile wynosi logarytm drugiej z tych liczb, dodać te wielkości do siebie, otrzymamy jakąś liczbę i tym razem w tablicach logarytmicznych szukamy jej jakby po drugiej stronie, czyli wiedząc, jaka jest wartość logarytmu, odczytujemy, jaka jest liczba logarytmowana. Jeżeli kontrolujemy tutaj dokładność, z jaką wyznaczamy logarytmy, to możemy otrzymać, mimo że logarytmy są tylko wyliczane w sposób przybliżony, możemy otrzymać dokładną wartość iloczynu. Tutaj przykład mogą Państwo sobie prześledzić. No dobrze, proszę Państwa, Simon Newcomb nie tylko zaobserwował, że pierwsze strony tablic są częściej używane niż kolejne, on także zaproponował prawo, które tą częstością rządzi, prawo, które mówi nam, że jeśli wśród wszystkich liczb używanych, szukanych przez badaczy w tamtym czasie, liczby, dla których pierwszą cyfrą znaczącą jest D, występują z prawdopodobieństwem, które jest dane przez logarytm liczby 1 plus 1 nad D. No i tak konkretnie, jeżeli byśmy sobie to przeliczyli na wartości liczbowe, oznacza to, że liczba 1, cyfra 1 występuje jako pierwsza cyfra znacząca wśród tych wszystkich poszukiwanych przez naukowców liczb w 30%. Cyfra 2 występuje w około 17% przypadków, a cyfra 9 jako pierwsza cyfra znacząca występuje w jedynie 4,6% przypadków. Praca Newcomba nie była długa, ona miała 3 strony, została opublikowana w roku 1981 i proszę Państwa, zawierała ona pojęcie prawdopodobieństwa wystąpienia tej cyfry znaczącej. Nie mogę sobie jeszcze odmówić w tym momencie przypomnienia Państwu takiej klasycznej definicji prawdopodobieństwa używanej, uczonej w szkołach, żeby się zastanowić, czy ona w ogóle jest adekwatna do sytuacji, z którą mamy tutaj do czynienia. Otóż kiedy definiujemy, w sytuacjach, kiedy możemy obliczyć prawdopodobieństwo jakiegoś zdarzenia, najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, kiedy potrafimy wyróżnić jakieś zdarzenia elementarne, o których powiemy, że są równie prawdopodobne. Czyli na przykład przy rzucie niezafałszowaną monetą równie prawdopodobne jest, że wypadnie nam orzeł albo reszka. Przy rzucie niezafałszowaną kostką do gry każda z wartości oczek 1 do 6 jest równie prawdopodobna. Nic nie wyróżnia którejkolwiek z nich. I dlatego w przypadku rzutu monetą powiemy, że prawdopodobieństwo wyrzucenia orła i prawdopodobieństwo wyrzucenia reszki wynosi 1/2. Jest to jedna z dwóch możliwych do zrealizowania wartości. Kiedy już mamy taką
elementarne, zrozumienie elementarnych zdarzeń, to potrafimy także wyliczać prawdopodobieństwa znacznie bardziej skomplikowanych sytuacji. Na przykład przy rzutach monetą możemy zapytać, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że w trzech rzutach jednokrotnie wypadnie nam orzeł. No, są takie trzy sytuacje w trzech rzutach. Orzeł wypadnie w pierwszym rzucie, w pozostałym dwóch reszki, orzeł wypadnie w drugim, orzeł wypadnie w trzecim rzucie. Liczba tych zdarzeń, które traktujemy jako sprzyjające, czyli tych, których szukamy, wynosi 3, a liczba wszystkich możliwych wyników rzutu trójkątnego rzutu monetą to 8 możliwych sytuacji, które oczywiście Państwo tutaj widzą. I w takim razie prawdopodobieństwo tego, że w trakcie trzech rzutów monetą wypadnie nam jednokrotnie orzeł, jest ilorazem tych dwóch liczb i wynosi 1/3. To prawdopodobieństwo wyliczyliśmy. Sytuacja, z którą miał do czynienia Newcomb, no, nie jest tego rodzaju. On nie potrafił zdefiniować czy opisać tego, co jest takim elementarnym zdarzeniem, z którego wyliczamy prawdopodobieństwa. Odgadł to prawo, w zasadzie nie uzasadniając go bardziej szczegółowo, bo też i nie potrafił. No i jego praca w zasadzie odeszła w zakomnienie razem z samym Newcombem. Minęło troszkę czasu, trafiliśmy do roku 1938 i prawo Newcomba zostało ponownie odkryte przez Franka Benforda. Tutaj widzą Państwo pracę, w której zostało to opublikowane. I proszę Państwa, Benford zebrał, no, wydaje się, że imponującą liczbę 20229 przypadków różnych liczb dotyczących pól powierzchni rzek, liczb dotyczących statystyk w amerykańskiej lidze bejsbolowej, liczb dotyczących mas atomowych pierwiastków, liczb pojawiających się w artykułach w Reader's Digest. I na podstawie tych wszystkich liczb doszedł do tego samego wniosku, co wcześniej Newcomb, czyli że nie jest równie prawdopodobnym wśród tych wszystkich liczb, że pierwszą cyfrą znaczącą jest 1, co że pierwszą cyfrą znaczącą jest 2. Tutaj Państwo mogą zobaczyć dane z oryginalnej publikacji Benforda. Imponująca wykonana praca. I teraz, proszę Państwa, te liczby na dole, te opisane w wierszu average, one są średnimi częstościami, co za chwilę bardziej precyzyjnie zdefiniuję, średnimi częstościami występowania kolejnych cyfr znaczących. I te średnie wartości w przedostatnim wierszu różnią się od tych logarytmicznych wartości opisanych prawem Newcomba, Benforda, przyjęło się raczej mówić o prawie Benforda, różnią się bardzo nieznacznie. Różnią się znacznie mniej niż liczby dotyczące każdej z kolejnych pozycji, czy to tych z mas atomowych pierwiastków, ciepłów właściwych substancji. I to jest pewien trop, którym będziemy mogli podążać. Proszę Państwa, sformułujmy to prawo troszeczkę dokładniej, nie tyle precyzując może prawo, co dodając pewnej notacji, która będzie dla nas użyteczna. A więc jeśli mamy liczbę rzeczywistą, dodatnią, którą oznaczamy sobie symbolem x, to teraz ten symbol dn od x, który Państwo widzą, oznacza n tą cyfrę znaczącą liczby x. Na przykład w przypadku liczby, która jest wartością 304 dziesięciotysięczne, pierwszą cyfrą znaczącą, czyli tą, którą widzimy po pominięciu wszystkich zer z przodu, jest cyfra 3, a drugą cyfrą znaczącą jest już cyfra 0 w tym przypadku. Mając ten zapis, możemy sformułować prawo Benforda jako stwierdzenie, że prawdopodobieństwem w jakimś zestawie liczb tego, że na pierwszym miejscu znaczącym liczby x będzie cyfra d, to prawdopodobieństwo wyrażone jest przez logarytm 1 plus 1 nad d. Przepisanie w nowych oznaczeniach tego samego prawa, które zaproponował Newcomb.
Tutaj Państwo mają ilustrację graficzną tego, jak dla pewnych danych one spełniają bądź nie prawo Benforda. Te akurat dane to są dane wzięte z książki Particle Physics Booklet z roku 2002. No i widzą Państwo, że to jest jakaś przybliżona realizacja. Jako inny przykład taki chciałbym pokazać przygotowane przez pana profesora Goldę w notatniku z matematyki dane dotyczące liczby mieszkańców miast w różnych krajach. To wydaje się być dość pouczające i zabawne. Pozwolę sobie teraz otworzyć swój notatnik w matematyce. I te dane dotyczą tego, mamy miasta w jakimś kraju i pytamy, ile osób w takim mieście mieszka. No i teraz pytamy o to wśród tej liczby ludności w miastach, które z tych liczb zaczynają się od jedynki, które zaczynają się od dwójki. Na przykład tutaj mogą Państwo zobaczyć dane dla ludności Stanów Zjednoczonych. Same słupki odpowiadają wartością liczb ludności w miastach, a kropki, które tutaj widzimy, to wartości odpowiadające prawu Benforda. No, wydaje się, że tutaj zgodność jest imponująca, a spójrzmy na przykład na dane dla Chin. Tutaj mogą Państwo zaraz zobaczyć ten wykres dla ludności Chin. Proszę spojrzeć. Tutaj liczba ludności, pierwsza cyfra znacząca liczb ludności w kolejnych miastach zupełnie nie zgadza się z prawem Benforda. Mam nadzieję, że są Państwo zainteresowani, jak wygląda tutaj sytuacja dla Polski. No, jesteśmy gdzieś po środku. To znaczy, nie spełnia dla liczba ludności w miastach nie spełnia tak dobrze prawa Benforda, jak to było w przypadku liczby ludności Stanów Zjednoczonych. Natomiast bliższa jest temu prawu niż liczba ludności miast w Chinach. Nie wiem, jakie wnioski należy z tego wyciągnąć. Można tutaj stawiać pewne hipotezy, ale no nie zrobię tego. Tak, dla Państwa ciekawości ten fakt. Dobrze. Ok. Proszę Państwa, pójdźmy tutaj dalej. Prawo, które sformułował Benford, dotyczy skończonych tablic liczb. On zebrał te 20 tysięcy przypadków, no ale oczywiście to nie jest, zawsze jest jakaś skończona liczba. Natomiast prawo Benforda możemy w rozsądny sposób sformułować dla takich ciągów liczb, które mają nieskończenie wiele elementów. Za chwilę będziemy mieli takie przykłady. I teraz, proszę Państwa, w takim przypadku to, co możemy obliczać, to zapytać o następującą rzecz w pierwszym kroku. Wśród n pierwszych liczb z tego ciągu, od 1, 2, 3 aż do n tej, możemy zapytać, dla ilu z nich pierwszą cyfrą znaczącą jest na przykład d. Okay? Jeśli teraz podzielimy tę liczbę wystąpień d jako pierwszej cyfry znaczącej przez liczbę wszystkich liczb, które wzięliśmy pod uwagę, pierwszych n dużych liczb, no to otrzymamy pewną wielkość ułamkową. No i teraz możemy zadać rozsądne pytanie, czy kiedy nasze n duże będzie coraz większe, kiedy będziemy brali pod uwagę sukcesywnie coraz więcej elementów naszego ciągu, czy ta wielkość będzie się w jakiś sposób stabilizowała. Będzie, jak mówimy matematycznie, miała granicę wtedy, kiedy n duże dąży do nieskończoności. Jeśli taka granica będzie istniała, to rozsądnie możemy o niej powiedzieć, że prawdopodobieństwo wystąpienia d jako pierwszej cyfry znaczącej równe jest właśnie tej liczbie. No i teraz spróbujmy sobie zobaczyć na taki przykład, który wydawał mi się być ciekawy, bo dość powszechnie znany, czyli przykład ciągu Fibonacciego. To niewątpliwie jest ciąg zawierający nieskończenie wiele elementów, mający tę własność, że każda następna liczba w ciągu jest sumą dwóch liczb ją poprzedzających. Jeśli teraz sobie przyjmiemy, że ten ciąg zaczyna się od liczby, którą nazywamy F0 i której wartość przyjmujemy jako równą 0, następna F1 jest równa 1, no to kolejne liczby w ciągu Fibonacciego to będzie 1, 2, 3, 5, 8 i tak dalej. Okay? To, co proszę Państwa jest dość, myślę, zabawne.
tym faktem matematycznym jest, że tak naprawdę ten przepis na obliczanie liczb Fibonacciego nie jest najwygodniejszy. Najwygodniejszy jest wzór ogólny, który pozwala nam od razu obliczyć n tą liczbę w ciągu Fibonacciego. I wyprowadzenie tego wzoru jest dość dowcipne, przynajmniej takie, które ja Państwu chcę zaprezentować. Otóż, proszę Państwa, napiszmy sobie do tego równania, że n plus druga liczba Fibonacciego wyraża się jako suma n plus pierwszej i n. To jeszcze drugie równanie, które mówi nam o tym, że n plus pierwsza liczba Fibonacciego jest równa samej sobie. I napiszmy teraz te dwa równania w takiej notacji macierzowej. Ta notacja macierzowa jest, jak Państwo zobaczą, wygodna, a kiedy my widzimy, patrzymy na to równanie, które ja Państwu zaprezentowałem, to należy je czytać w taki sposób, że po lewej stronie znaku równości to, co jest w pierwszym wierszu, czyli fn plus 2, jest uzyskiwane po prawej stronie jako pomnożenie. I teraz mam nadzieję, że w jakiś sposób będziemy na ekranie widzieli, bo raz jest mi potrzebny wskaźnik, taka myszka, proszę zobaczyć. Ten fn plus 2 jest uzyskiwany przez pomnożenie tej jedynki przez to fn plus 1 i tej jedynki przez to fn. No, w taki sposób mnożymy macierze. Ci z Państwa, którzy wiedzą, to dla nich jest elementarne. Dla innych to proszę tylko pamiętać, że jest po prostu jakiś wygodny przepis na taki iloczyn. Natomiast w drugim wierszu mamy fn plus 1. Mnożymy tę jedynkę razy fn plus 1 i to 0 razy fn. Więc dostajemy równanie, że fn plus 1 równa się fn plus 1. Dlaczego to jest użyteczne? Ponieważ taką macierz, którą tutaj mamy do czynienia, tę tablicę zawierającą liczby 1, 1, 1, 0, możemy przepisać w dosyć sprytny sposób. Jako iloczyn pewnej wielkości a, takiej macierzy, która ma elementy tylko w lewym górnym rogu i prawym dolnym rogu, taką macierz nazywamy diagonalną, i wielkości a do minus pierwszej. Nie będę Państwa nudził szczegółami, jak potem taką algebrę macierzową dokładnie stosować, ponieważ moim celem jest coś troszeczkę innego. Proszę zobaczyć, że ja mam pewien przepis, którego też nie do końca będę chciał Państwa uzasadniać, ale on istnieje, jest dość prosty, pozwalający zobaczyć, jakie są te wartości lambda występujące piętro wyżej. I ten przepis sprowadza się do rozwiązania pewnego równania kwadratowego, które w zasadzie mają Państwo rozwiązane na ekranie. Co to jest ten symbol D, wyznacznik tej macierzy? Nie będę Państwu dokładnie definiował. Liczbowo jest równy takiemu równaniu kwadratowemu, czy też wyrażeniu kwadratowemu w tej zmiennej lambda. Lambda kwadrat minus lambda minus 1. Łatwo możemy dopełnić to wyrażenie do pełnego kwadratu, zapisać jako lambda minus 1 druga do kwadratu, odjąć 5 czwartych. I teraz przyrównujemy to do zera. Takie równanie każdy z Państwa potrafi rozwiązać. A to, co dla mnie jest ważne, to że w tym równaniu w naturalny sposób występuje pierwiastek z 5 czwartych. Prawda? Jeśli mamy to równanie, tutaj znowu pozwolę sobie na sekundę przejść myszką na ekran. Jeżeli rozwiązuję to równanie, to przenoszę 5 czwartych na prawą stronę, pierwiastkuję, pojawia się pierwiastek z 5. I w efekcie tego ogólne rozwiązanie, n-ty wyraz ciągu Fibonacciego, ja mogę wypisać z takiego zabawnego wzoru. Nie wytłumaczę się z wszystkich szczegółów, ale przynajmniej mam nadzieję, że wierzą mi Państwo, że ten pierwiastek z 5 ma tutaj swoje miejsce. Wzór jest zabawny, pojawia się w nim niewymierna liczba pierwiastek z 5, ale dla każdej wartości n-a, n równego 1, 2, 3, 4 i tak dalej, daje ten wzór liczbę całkowitą równo n-temu wyrazowi ciągu Fibonacciego. I pozwoliłem sobie, proszę Państwa, teraz wypisać pierwsze cyfry znaczące pierwszych 96 wyrazów ciągu Fibonacciego wygenerowanych w programie Matematyka z tego wzoru. No i mogą Państwo teraz na tę tablicę spojrzeć i zobaczyć. Rzeczywiście jedynka jako pierwsza cyfra znacząca pojawia się tutaj znacznie częściej. Dwójka rzadziej, trójka rzadziej i tak dalej. Taki histogram, który Państwo teraz widzą przed sobą, on opisuje kilka rzeczy. Pierwsza kolumna w każdej z tych grup opisuje, jak często występuje liczba znacząca 1, 2, 3 i tak dalej w pierwszych 24 z tych liczb w ciągu Fibonacciego. Następna kolumna, tutaj żółtym kolorem oznaczona, opisuje nam, jak często występuje cyfra znacząca 1, 2 i tak dalej w kolejnych, w pierwszych 48 wyrazach ciągu Fibonacciego. Czwarty słupek to już 96 wyrazów ciągu Fibonacciego, a ostatni słupek to prawo Benforda. Widzimy, że te liczby wystąpień cyfr znaczących rzeczywiście bardzo ładnie nam do prawa Benforda zbiegają dla ciągu Fibonacciego. Ale ciągle nie rozumiemy, dlaczego miałoby tak być. Proszę Państwa,
Możemy teraz, żeby jeszcze przekonać się, czy nasza hipoteza, że te liczby znaczące, pierwsze liczby znaczące zbiegają do prawa Benforda, stają się coraz lepszymi opisami prawa Benforda w miarę jak idziemy coraz dalej w ciągu Fibonacciego, uczynić bardziej precyzyjnym, stosuje się do tego pewne testy statystyczne, na przykład taki test chi kwadrat, on w każdym kroku, zwiększając coraz bardziej zakres ciągu Fibonacciego, z którym mamy do czynienia, za każdym razem możemy zbadać, jaka jest różnica między uzyskaną wartością częstości dla liczby na przykład 1 i tym, co przewiduje prawo Benforda, taką wielkość podnieść do kwadratu, wysumować i jeśli ta właśnie wielkość, którą tutaj widzimy na wykresie, jako coś, co jest opisane tą pomarańczową linią na dole, jeśli taka wielkość staje się coraz mniejsza, dąży do zera, to możemy rozsądnie powiedzieć, że nasza hipoteza, że liczby znaczące w ciągu Fibonacciego spełniają prawo Benforda, no jest uzasadnione. No dobrze, proszę Państwa, teraz pan profesor Golda zapowiedział, że ja będę miał dla Państwa zagadkę po zakończeniu tego wykładu. Ja tak naprawdę mam ją w środku, ponieważ wygodnie mi teraz poprosić Państwa o policzenie czegoś. Proszę Państwa, prawo Benforda może być uogólnione. Ono dotyczy nie tylko pierwszej cyfry znaczącej. Możemy je sformułować także w pytaniu, a jaka jest prawdopodobieństwo, że pierwsza cyfra znacząca w naszym zestawie liczb wynosi 1, druga wynosi 2, trzecia wynosi 5. Wzory są tutaj podane przeze mnie na tablicy. Na przykład, jeśli byśmy zapytali o to, jakie jest właśnie prawdopodobieństwo w naszej tablicy liczb spełniającej prawo Benforda, że pierwsza cyfra znacząca wynosi 1, a druga cyfra znacząca wynosi 2, to takie prawdopodobieństwo dane jest jakimś prostym wzorkiem i ono wynosi około 3,5%. A zadanie dla Państwa, takie ćwiczenie, to takie ćwiczenie z prawdopodobieństwa. Tutaj jest ono następujące. Proszę Państwa, wiemy, przyjmijmy, że ten wzór jest prawdziwy, że prawdopodobieństwo tego, że pierwsza cyfra znacząca wynosi D1, druga wynosi D2, to mając ten wzór, czy potrafią Państwo powiedzieć, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że druga cyfra znacząca wynosi D2, niezależnie od tego, jaka jest wartość pierwszej cyfry znaczącej. Można Państwo zadać sobie pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że drugą cyfrą znaczącą jest D2, jeśli wiemy, że pierwszą cyfrą znaczącą jest D1, takie prawdopodobieństwo nosi nazwę prawdopodobieństwa warunkowego. No i teraz, proszę Państwa, wskazówkę, bo chciałbym Państwu też dać wskazówkę do tego zdania, jest następująca. Otóż prawdopodobieństwo tego, że druga cyfra znacząca wynosi D2, jest równe prawdopodobieństwu temu, sytuacja, że druga cyfra równa się D2, zachodzi wtedy, kiedy druga cyfra równa się 2, a pierwsza równa się 1, lub druga cyfra równa się D2, a pierwsza równa się 2 i tak dalej, lub druga cyfra równa się D2, a pierwsza cyfra równa się 9. No i rozsądnie mogą Państwo założyć, że te zdarzenia, które są od siebie niezależne, nie mogą zachodzić równocześnie. Jeżeli tak jest, to prawdopodobieństwo takiej rozłącznych, żeby zachodziło którekolwiek z niezależnych od siebie zdarzeń, prawdopodobieństwo jest równe sumie prawdopodobieństw tych zdarzeń poszczególnych. I na podstawie tego na przykład mogą Państwo zweryfikować hipotezę, która tutaj jest napisana, że cyfry znaczące, występowanie cyfr znaczących w ciągu Benforda nie jest od siebie niezależne. Jeśli potrafimy to wyliczyć, o co Państwa prosiłem. Zobaczą Państwo, że prawdopodobieństwo wystąpienia 2 jako drugiej cyfry znaczącej wynosi mniej więcej 10, mniej więcej 11%. Natomiast prawdopodobieństwo tego, że drugą cyfrą znaczącą jest D2, jeśli już wiemy, że pierwsza cyfra znacząca jest równa 1, to prawdopodobieństwo wynosi prawie 12%. Okay? To takie ciekawostki dotyczące tego rozkładu prawdopodobieństwa. No dobrze, no ale teraz spróbujmy zrozumieć, dla jakich ciągów prawo Benforda w ogóle może zachodzić. Mieliśmy przykłady takich matematycznych ciągów, że zachodziło ściśle. Mieliśmy przykłady tablic liczb, na których zachodzi w sposób przybliżony. No to być może po prostu jest tak, że to prawo jest w jakimś sensie własnością naszego systemu liczenia. To znaczy, że po prostu w liczbach naturalnych, których używamy, wszystkie nasze takie cyfry, kiedy pytamy o cyfry znaczące,
no to zawsze w jakimś sensie mamy do czynienia z liczbami naturalnymi, że być może prawdopodobieństwo wystąpienia jedynki, częstość wystąpienia jedynki wśród liczb naturalnych jest po prostu największa, większa niż dwójki, większa niż trójki. No ale tu jest problem, tak się tego zrozumieć nie da, a to dlatego, bo okazuje się, że częstość występowania jedynki w zbiorze liczb naturalnych, liczona tak jak mówiłem Państwu, jak definiujemy prawdopodobieństwo, ta częstość nie dąży wraz ze wzrostem n do jedynki. Wielkość, którą tutaj napisaliśmy, czyli liczba tych liczb znaczących między 1 a n duże, dla których pierwszą cyfrą znaczącą jest 1, podzielona przez n duże, ta wielkość nie dąży do czegoś skończonego, znaczy do czegoś ustalonego. Ta wielkość oscyluje i mogą Państwo nawet zobaczyć jak. Częstość występowania jedynek jako pierwszych cyfr znaczących jest tutaj narysowana na czerwono. Częstość występowania dziewiątek jako pierwszych cyfr znaczących jest zaznaczona na zielono. W miarę jak idziemy z liczbą tych liczb naturalnych, kiedy czynimy ją coraz większą, tutaj przeanalizowaliśmy pierwsze 10 liczb naturalnych, pierwsze 100, pierwsze 1000, 10 tysięcy, te wielkości oscylują góra-dół, nie mają ustalonej granicy, nie zmierzają do czegoś konkretnego. No więc prawo Benforda musi być czymś więcej niż tylko własnością liczb naturalnych, tego jak liczymy. Dobrze. No to proszę Państwa, spróbujmy teraz to prawo trochę inaczej przeformułować. Być może w innym sformułowaniu będziemy potrafili łatwiej odgadnąć, skąd to prawo Benforda się bierze i dla jakich ciągów liczbowych, dla jakich zestawów liczb ono ma szansę obowiązywać. No więc wprowadzę tutaj Państwu takie jeszcze jedno znaczenie. Jeżeli mamy liczbę rzeczywistą, dodatnią x, to możemy zapisać ją, to się czasami nazywa w szkole zapisem naukowym, czyli zapisujemy tą liczbę jako pewną liczbę rzeczywistą, zaczynającą, której część całkowita jest od 1 do 9 i jakieś jej składowe po przecinku. Innymi słowy, taką każdą liczbę rzeczywistą mogę zapisać jako iloczyn takiego s od x, gdzie s jest z przedziału od 1 do 10 i pewnej potęgi dziesiątki. Prawda? Czyli jeśli miałbym 127, to jest 1,27 razy 100. Jeśli miałbym taką liczbę, która zaczyna mi się tam gdzieś po przecinku, to ta liczba to by było 9,1 razy 10 do potęgi minus trzeciej. Dla każdej liczby oczywiście można to tak zrobić. No i teraz mogą się Państwo natychmiast przekonać, że część całkowita liczby s, no to będzie pierwsza cyfra znacząca samego x. Tak to zbudowaliśmy. Okay? Dalej. I tu znowu nam się przydadzą nasze logarytmy. Jeśli wyliczę logarytm przy podstawie 10 z liczby x, no to wiemy, że logarytm iloczynu to suma logarytmów, a logarytm przy podstawie 10 z liczby 10 do m, czyli kiedy pytamy do jakiej potęgi muszę podnieść dziesiątkę, żeby dostać 10 do m, no to muszę ją podnieść do potęgi m tej. Więc to równanie poniżej powinno być akceptowalne. No i teraz zapis jeszcze po prawej log s od x modulo 1 oznacza, że my tę równość, tą drugą równość zapisujemy z dokładnością do wielokrotności jedynki. M jest wielokrotnością jedynki, więc ta druga równość mi się jeszcze przyda. Logarytm x równy jest logarytmowi s od x z dokładnością do jakiejś liczby całkowitej. Okay? No i teraz proszę Państwa, jak Państwo z tego równania mogą zobaczyć, jeśli teraz pierwszą cyfrą znaczącą liczby x jest cyfra d, no to znaczy, że s od x będzie się zawierało w przedziale od d do d plus 1, prawda? S od x to jest taka liczba zaczynająca się właśnie od pierwszej cyfry znaczącej samego x, tak to skonstruowaliśmy. I kiedy teraz zlogarytmujemy tę nierówność, to sprowadzi się to do wniosku, że logarytm z s będzie się zawierał między logarytm d i logarytm d plus 1. Takie stosunkowo proste manipulacje matematyczne, ale jeśli teraz dodatkowo sobie założymy, że logarytm x ma taką własność, że z równym prawdopodobieństwem przyjmuje każdą z wartości w przedziale od a do b, czyli że sama wartość logarytmu x jest proporcjonalna do
prawdopodobieństwo tego w takim razie, że wartość logarytmu x znajdzie się gdzieś wewnątrz tego przedziału, będzie proporcjonalne do długości tego przedziału, no to w takim razie prawdopodobieństwo tego, że logarytm z s znajdzie się między logarytmem d i logarytmem d plus 1, będzie proporcjonalne do długości przedziału między logarytm d i logarytm d plus 1, czyli do różnicy liczb logarytm d plus 1 i logarytm d. Z własności logarytmów. I jeszcze jednej własności, którą ja w tym momencie nie sformułowałem jawnie, być może powinienem, że logarytm ze znakiem minus jest równy logarytmowi odwrotności liczby, którą logarytmujemy. Z tej własności natychmiast dostajemy, że ta różnica logarytmów to logarytm d plus 1 podzielonego przez d, czyli 1 plus 1 nad d. Innymi słowy, jeśli mamy taką własność, że prawdopodobieństwo wystąpienia wartości logarytm x danej przez jakąś liczbę jest takie samo dla dowolnych liczb, rozkład prawdopodobieństwa jest tutaj jednorodny, to jest to równoważne w stwierdzeniu, że nasza liczba x ma pierwszą cyfrę znaczącą odpowiadającą prawu Benforda. Ta jednorodność logarytmu jest tutaj kluczowa, żebyśmy zrozumieli samo prawo Benforda, na jakich sytuacji ona występuje. No, czyli prawo Benforda, jak sformułowałem to przed chwilą, chciałbym to jeszcze raz podkreślić na to, tym, co mam na tablicy, że to prawo Benforda mówi, że rozkład prawdopodobieństwa dla logarytmu x jest jednorodny. Okej. No i to proszę Państwa, spójrzmy na dwa przykłady jeszcze takich ciągów, dla których tak rzeczywiście jest, więc one będą spełniały prawo Benforda. Pierwszy to taki ciąg, powiedzmy mamy pieniądze w banku, jeszcze w jakichś czasach to, jeżeli mieliśmy lokatę oszczędnościową, to takie pieniądze w banku procentowały, dopisywany był co jakiś okres czasu kwota odsetek i w takim przybliżeniu, gdyby teraz ta kwota odsetek była coraz mniejsza, ale dopisywana coraz częściej, oprocentowanie jest takie samo, tylko odsetki dopisujemy coraz częściej, oczywiście one są wtedy coraz mniejsze. Całość wtedy opisywana może być jako takie stwierdzenie, że w każdym kolejnym momencie czasu to, co mamy, jest większe od tego, co mieliśmy w poprzedniej chwili czasu, jakiś czynnik alfa, stosunkowo bliski jedynki. I teraz, mając to prawo, możemy z niego natychmiast wyliczyć, że wartość naszego rachunku wzrośnie o 1 po czasie, wtedy, kiedy będziemy mieli spełnioną tą równość, po czasie t ona będzie taka, a to znaczy, że z tego równania, żeby wyliczyć, odpowiedzieć sobie na pytanie, po jakim czasie wartość rachunku wzrośnie nam o 1, możemy obie strony zlogarytmować i dostaniemy takie logarytmiczne prawo. Dobrze? No i teraz proszę Państwa, ja tutaj Państwu, no, możemy się spodziewać, że logarytm x w tej sytuacji ma taki rozkład jednorodny, i w tabelce, którą Państwo tutaj widzą, żeby opisać to, co mamy. W pierwszym wierszu mamy po prostu wartość naszej kwoty, którą mamy na rachunku bankowym w jakichś jednostkach monetarnych. W drugim wierszu mamy czas, po jakim ta kwota na rachunku rośnie nam o 1. Czyli powiedzmy w jednostkach miesięcy. Kwota na rachunku z wartości 1 do wartości 2 urośnie nam mniej więcej po 7 miesiącach, z wartości 2 do wartości 3 mniej więcej po 4 miesiącach i tak dalej. I teraz, jeśli Państwo sobie policzą dla całego tego okresu czasu, kiedy nam wartość rachunku wzrosła od 1 do 9, kiedy zapytamy sobie, jaka część tego czasu obejmowała sytuację, kiedy wartość na rachunku to było 1 plus coś, czyli pierwsza cyfra znacząca była 1, to było 30% czasu. Kiedy zapytamy sobie, przez jaki czas wartość na rachunku to było 2 plus coś, czyli pierwsza cyfra znacząca była 2, no to było 17% czasu. To jest realizacja, która dokładnie oddaje nam prawo Benforda. Okay? Drugim takim przykładem, gdzie dostajemy dokładną realizację prawa Benforda, są potęgi dwójki. I znowu możemy tutaj argumentować taką sytuację, że jeśli zapiszemy sobie potęgę dwójki, tą potęgę dwójki właśnie w taki sposób, jak ta liczba Sn razy potęga dziesiątki, to dzięki temu, że
logarytm przy podstawie 10 z dwójki jest liczbą, jest liczbą niewymierną, możemy się spodziewać, że logarytm Sn będzie przyjmował wartości na odcinku 0,1 równie prawdopodobnie. Będziemy mieli jednorodny rozkład prawdopodobieństwa dla logarytmu Sn, a z tego, jak już wiemy, będzie nam wynikało, że rozkład prawdopodobieństwa, że pierwszą cyfrą znaczącą liczby 2 do potęgi nt jest 1, 2, 3 i tak dalej, ten rozkład prawdopodobieństwa będzie odpowiadał rozkładowi Benforda. No dobra, no teraz rozkład Benforda ma jeszcze parę własności, takie dwie chciałbym mówić, które już coraz bardziej zbliżą nas do odpowiedzi na pytanie, a właściwie to w takim razie dla jakich ostatecznie ciągów liczb to prawo Benforda będzie spełnione. Zwróćmy uwagę na dwie takie własności. Po pierwsze, możemy każdą liczbę, z jaką mamy do czynienia, zapisać niekoniecznie w dziesiętnym systemie. Możemy ją zapisać w systemie ósemkowym, w systemie szesnastkowym i zadać sobie pytanie, no w zasadzie to tak troszkę przypadek, że myśmy wybrali układ dziesiętny jako nasz układ liczenia. No, mamy 10 palców, ale moglibyśmy stosować inny. W przypadku algebr komputerowych najczęściej stosuje układ dwójkowy, szesnastkowy też jest wygodny. No i teraz, jeśli weźmiemy nasze dane, nasze liczby, potęgi dwójki, ciąg Fibonacciego albo dane zgromadzone przez Benforda i przepiszemy je do systemu dwójkowego, ósemkowego, szesnastkowego, to czy dalej będzie spełniona jakaś wersja prawa Benforda? No i odpowiedź jest tak i możemy ją w bardzo dobry sposób uargumentować. A to dlatego, bo z prawem, to prawo dotyczące logarytmów, które mogłem Państwu przedstawić na jednej z pierwszych transparencji, mówi, że jeżeli zmienimy podstawę logarytmów, co odpowiada zmianie układu liczenia, to w takiej sytuacji logarytm przy podstawie b wiąże się z logarytmem przy podstawie 10 o stały czynnik. Czyli jeśli jakieś wartości logarytmu przy podstawie 10 z x występowały równie prawdopodobnie, jeżeli wartości tej wielkości występowały równie prawdopodobnie, były rozłożone na osi, powiedzmy, rzeczywistej w sposób jednorodny, no to jeśli jednorodny rozkład pomnożymy przez jakąś stałą, to on będzie dalej jednorodny. Innymi słowy, jeśli prawo Benforda zachodzi w jednym układzie liczenia, w systemie liczbowym, to będzie zachodziło w każdym innym. Powtarzając rozumowanie, które mieliśmy do tej pory, możemy w takim razie powiedzieć, że prawdopodobieństwo, że w układzie o podstawie b, 2, 3, 4 i tak dalej, pierwszą cyfrą znaczącą będzie d, jest zapisane przez logarytm przy podstawie b z 1 plus 1 nad d. No i teraz dzięki temu, że prawdopodobieństwo, że pierwszą cyfrą znaczącą jest 1 lub 2, lub 3, w systemie dziesiętnym to największą byłoby b. W systemie ósemkowym będzie na przykład 7. W systemie o podstawie b będzie b minus 1. Prawdopodobieństwo, że taką cyfrą znaczącą będzie 1d i tak dalej, wszystkie muszą się wysumować do jedynki, bo jakaś ta pierwsza cyfra znacząca będzie. To rozumowanie opisuje równanie na samym spodzie. Prawdopodobieństwo tego, że pierwsza cyfra znacząca będzie jakaś równa jest 1, to znaczy, że to może być albo 1, albo 2, albo aż do b minus 1 i dzięki tym przyjemnym własnościom logarytmów, że suma logarytmów równa jest logarytmowi iloczynu tych liczb, możemy się przekonać, że 1 dodać 1 nad 1, czyli 2 przez 1, razy 1 dodać 1 nad 2, czyli 3 drugie, te wszystkie liczby mnożymy jako argumenty logarytmu, dostajemy logarytm przy podstawie b z liczby b, bo pozostałe czynniki się upłaszczają, czyli innymi słowy, ta stała normalizacyjna, tak jak ją nazywamy przed tym rozkładem, będzie zawsze równa 1. OK, tutaj mają Państwo na wykresie ilustrację tego, jak wygląda prawo Benforda dla pierwszej cyfry znaczącej w różnych układach liczbowych. I teraz sytuacja, kiedy stosujemy system dwójkowy, jest dość zdegenerowana, no bo pierwsza cyfra znacząca każdej liczby zapisanej w systemie dwójkowym to już będzie 1, no więc jedynka wystąpi tutaj w systemie dwójkowym z prawdopodobieństwem równym 1. Tak to wygląda dla układu trójkowego, a aż wreszcie żółty kolor to dla układu dziesiętnego. Czyli prawo Benforda jest niezmiennicze ze względu na zmianę podstawy naszych rachunków systemu obliczeniowego. Trójkowy, szóstkowy, ósemkowy, szesnastkowy. Będzie tak samo. To jest pewna wskazówka. Proszę Państwa, jest jeszcze druga własność, którą możemy wyprowadzić z tego naszego wniosku, że prawo Benforda tak naprawdę mówi, że logarytm liczb, które mamy w naszej tablicy,
jest rozłożony w sposób jednorodny. Z tego możemy też wywnioskować, że to prawo jest niezmiennicze ze względu na zmianę skali. Jeśli na przykład będziemy mieli jakieś wielkości fizyczne wyrażone w kilogramach i następnie przeliczymy je na uncję, albo będziemy mieli wielkości fizyczne wyrażone w metrach, a potem przeliczymy je na jardy, to dalej będą spełniały prawo Benforda. I tutaj mają Państwo taką ilustrację dotyczącą wybranych jakichś tam wartości spółek w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza cena to cena tych spółek w dolarach. Potem przeliczyliśmy je na peso, a potem wyliczyliśmy wartości odwrotności ceny. I za każdym razem częstość występowania jedynki, dwójki, trójki i tak dalej, ona nie była dokładnie taka sama, bo ten nasz zbiór liczb był skończony. Wtedy możemy mieć tylko przybliżenia prawa Benforda, ale proszę zobaczyć, jak dobre są tutaj przybliżenia tego prawa Benforda. Cena w dolarach 6 jedynek, cena w peso też 6 jedynek. To są takie same. Jeden na dolar, no tu mamy drobną zmianę w jednym miejscu. Prawda? Czyli te liczby, które spełniają prawo Benforda, mają bardzo szczególną własność. To prawdopodobieństwo jest niezmiennicze ze względu na zmianę skali i to prawdopodobieństwo jest niezmiennicze ze względu na zmianę systemu liczenia. No i proszę Państwa, teraz ja nie będę starał się Państwu takiego statystycznego dowodu prawa Benforda, który został przedstawiony przez Hilla, przedstawiać. On wymagałby rozbudowania dość poważnego aparatu matematycznego, ale istotę, mam nadzieję, będę w stanie przedstawić. Więc proszę Państwa, jak Państwo pamiętają zapewne z tej pierwszej tabeli Benforda, tam były różne dane dotyczące różnych wielkości, które może się troszeczkę od siebie nie spełniały do końca prawa Benforda, natomiast taka wielkość uśredniona, dane zebrane dla całego naszego, dla wszystkich naszych danych, one były bardzo bliskie prawu Benforda. I to, w jaki sposób to zostało sformalizowane, no to przez chwilę, no to tak można było opisać w następujący sposób. My mamy do czynienia w sytuacji, w której prawo Benforda obowiązuje nie z jednym jakimś rozkładem prawdopodobieństwa, tylko mamy do czynienia z liczbami, które przyjmują jakieś tam wartości na różne możliwe sposoby. Za chwilę to uczynię troszeczkę bardziej, mam nadzieję, jasnym, podając przykład. W każdym razie wybierzmy sobie w sposób losowy z pewnym prawdopodobieństwem jakiejś zestawy danych, z jakimś prawdopodobieństwem to, że nasze liczby będą dotyczyły mas molekularnych, z jakimś prawdopodobieństwem to, że nasze liczby będą dotyczyły, nie wiem, księżycy, planet w jakimś układzie, z jakimś prawdopodobieństwem to, że będziemy pytali o zarobki w jakimś państwie. Z jakimś prawdopodobieństwem wybierzmy sobie któryś z tych zestawów liczb, a następnie wybierzmy przypadkowo liczbę z tego zestawu. Czyli mamy takie podwójne jakby procedurę. Z jakimś prawdopodobieństwem wybieramy rozkłady prawdopodobieństwa i potem z prawdopodobieństwem opisanym tymi rozkładami wybieramy liczby już z konkretnego rozkładu. Okay? I teraz przykład byłby tutaj następujący. Powiedzmy, że mamy z prawdopodobieństwem 1/2 wybieramy jeden z dwóch rozkładów. Pierwszy rozkład mówi, że liczba x przyjmuje wartości od 0 do 1 z prawdopodobieństwem, które po prostu jest proporcjonalne do długości kawałka tego przedziału, czyli prawdopodobieństwo tego, że liczba x, którą będziemy losowali, leży w przedziale od 1/2, od 1/3 do 1/2, jest równa długości tego przedziału, czyli 1/6. Drugi nasz rozkład to rozkład, który mówi, że prawdopodobieństwo tego, że nasza liczba x leży w przedziale między x i pewien przyrost x, jest proporcjonalne nie tylko do długości tego przedziału, ale do pewnej liczby uzyskiwanej z x, eksponenta z minus x. Okay? I teraz nasze losowanie będzie teraz polegało na tym, że teraz prawdopodobieństwo takie tego ostatecznego losowania dane jest przez taki wzór, który mówi, że wylosujemy liczbę z przedziału między x i x plus delta x z prawdopodobieństwem 1/2, 1 plus e do minus x, jeśli x jest między 0 a 1, i z prawdopodobieństwem 1/2 e do minus x delta x, jeśli x jest większe od 1. Uśredniamy rozkłady prawdopodobieństwa. I okazuje się, i to jest twierdzenie, które można udowodnić matematycznie, które wyjaśnia jakby prawo Benforda, mówiące o tym, że jeżeli ta procedura wyboru tych różnych rozkładów prawdopodobieństwa, tego jakie liczby bierzemy pod uwagę,
liczby z jakich rozkładów opisujących, jakie cechy bierzemy pod uwagę, jeśli ten sposób wyboru rozkładów prawdopodobieństwa jest niezależny od tego, w jakim układzie liczbowym liczymy i niezależny od tego, od skali, czyli tak jak mieliśmy przykład, czy wartości długości mierzymy w metrach, czy w jardach, czy wartości masy mierzymy w kilogramach, czy w uncjach. Jeśli ten sposób, w jaki losujemy tego składy prawdopodobieństwa, nie zależy od tego, co znowu można bardzo precyzyjnie matematycznie zdefiniować, ale to nie jest moim celem, to proszę Państwa, to ostateczny rozkład prawdopodobieństwa jest zbliżony do rozkładu Benforda, nawet jeśli te poszczególne rozkłady prawdopodobieństwa nie były mu jakoś szczególnie bliskie. I tym możemy potem spojrzeć jeszcze raz na tą tablicę danych uzyskiwaną przez Benforda i powiedzieć, że no właśnie to tutaj widać. W każdym z wierszy te częstości wypisane występowania liczb znaczących, one nie są jakoś szczególnie bliskie. Nie są szczególnie bliskie rozkładowi Benforda. No ale teraz prawdopodobieństwo, które tutaj mamy dla łącznego rozkładu, jest taką skombinowanym rozkładem prawdopodobieństw, że dana liczba pojawi się jako wartość długości czy pola powierzchni rzeki, że pojawi się jako masa molekularna. I ta średnia wartość tej całej tablicy, zgodnie z tym, co już wiemy, ma dużą szansę być zgodna z prawem Benforda. Proszę Państwa, czy to jest tylko historyczna ciekawostka, czy ludzie się jeszcze tym zajmują? Ja tutaj Państwu pokazuję na ekranie, to jest taka książka teraz, ona została wydana w 2018, jeśli dobrze patrzę, roku. Obszerna książka, która omawia zarówno wyprowadzenie prawa Benforda, jak i różnego rodzaju zastosowania. To jest temat, który ciągle jest interesujący, ciągle w nim się sporo dzieje. W tej książce możemy też znaleźć kilka fajnych przykładów dotyczących tego, jak obecnie stosowane jest prawo Benforda. Ono ma zastosowanie w informatyce. Na przykład, kiedy mamy arytmetykę zmiennoprzecinkową, no to jest kwestia tego, że takie rachunki są zawsze wykonywane w sposób przybliżony i w algorytmach, które się pisze, używając prawa Benforda, można uzyskiwać korektę wyników takich rachunków, korektę błędów, jakie się w tych rachunkach pojawia. Stosuje się prawo Benforda do testowania modeli matematycznych, czy tego, jak będzie rosła populacja w miastach. W takich państwach, gdzie ona spełnia już prawo Benforda, no, można oczekiwać, że w miarę dalszego rozwoju, w miarę upływu czasu to prawo dalej będzie spełnione, więc mamy możliwość przewidywania przyszłych zdarzeń, korzystając z prawa Benforda. Stosowane było dotyczące rozwoju miast to prawo, czy wreszcie, proszę Państwa, takie prawo Benforda rzeczywiście było stosowane do wykrywania oszustw finansowych w Stanach Zjednoczonych. Tak, było stosowane. Proszę Państwa, tu jest artykuł, który został opublikowany jeszcze na początku lat 2000. To jest artykuł, jak Państwo widzą z tytułu, on ma zatytułowane prawdopodobieństwo warunkowe rzeczywistego wykrywania takich oszustw podatkowych. Ja pozwoliłem sobie podkreślić tutaj taki fragment na żółto i ten fragment, jego sens oddają te słowa, które Państwo teraz widzą, że w artykule stawiamy tezę, że połączenie metod opartych o prawo Benforda i metod neutrozoficznych, nie będę omawiał co to jest, w każdym razie połączenie tych metod rzeczywiście daje nam możliwość wykrywania danych finansowych, to w Stanach Zjednoczonych i to ten fragment, który dotyczy oszukiwania amerykańskiego urzędu podatkowego, nie należy tego robić. Oni naprawdę mogą wykryć, nawet jak nie mają naszych dokumentów, że próbowaliśmy ich okantować, a wtedy, Panie Boże, zmiłuj się. I proszę Państwa, w Polsce także się pojawiają prace, które mówią, że spróbujmy zastosować prawo Benforda. To jest taka praca, która się ukazała w roku 2020. I jak Państwo widzą ich tytuł, ona nosi tytuł możliwości wykrywania prawa, wykorzystania prawa Benforda w wykrywaniu oszustw księgowych i celem tej pracy jest, jak Państwo mogą odczytać, celem tej pracy jest wskazanie od strony zarówno teoretycznej, jak i praktycznej możliwości wykorzystania prawa Benforda w wykrywaniu oszustw księgowych. Myślę, że prawo Benforda jest takim matematycznym bytem, matematycznym twierdzeniem, który, mam nadzieję, Państwu przekonałem, z jednej strony jest interesujący, może nie do końca oczekiwany, a z drugiej strony ma praktyczne zastosowanie. I dziękuję Państwu bardzo za uwagę.